Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Pojawiają się opóźnienia w zakresie deklarowanego przez Republikę Federalną Niemiec przekazania broni Ukrainie. Niemiecki rząd zapowiedział, że dostarczy między innymi cztery wyrzutnie rakiet typu M270 Mars 2. To lokalna wersja systemu M270 MLRS. Okazuje się obecnie, że zestawy te muszą przejść zmiany w oprogramowaniu, tak aby były dostosowane do strzelania pociskami, które są dostarczane przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jak deklarują, Niemcy ma to zająć kilka miesięcy. Ile dokładnie tego, tego nie wiadomo. Natomiast nie jest to. Jedyna dostawa, która jest, która jest opóźniona, podobnie ma się rzecz. Z zestawem przeciwlotniczym IRIS TSL. Kanclerz Olaf Scholz obiecał dostawę tego typu sprzętu dla Ukrainy, powiedział o tym publicznie w Bundestagu. Zestaw ma pochodzić z niemieckiej produkcji na eksport. No, chodzi tutaj o ten, o ten sprzęt, który miał trafić do Egiptu. Egipt wcześniej zamówił ten sprzęt i mm, prawdopodobnie Doszło do odroczenia dostawy jednego z tych systemów, musiało nastąpić jakieś uzgodnienie między rządami w Berlinie i Kairze. Natomiast wydawałoby się, że tak potrzebny sprzęt Ukraińcom, tak potrzebny sprzęt, jeśli, jeśli chodzi o sprzęt rakietowy czy przeciwlotniczy, będzie dostarczony szybko, natomiast okazuje się, że zestaw przeciwlotniczy IRIS ma trafić na Ukrainę najwcześniej w listopadzie lub grudniu. No, tak długi okres czasu, około półroczny, pokazuje, że, że Niemcy absolutnie nie podchodzą poważnie do wsparcia militarnego Ukrainy. Wiemy doskonale, że obrona przeciwlotnicza, czy szeroko pojęta obrona powietrzna, to jedna z najistotniejszych potrzeb dla sił zbrojnych Ukrainy. No, podobnie zresztą, jak wspomniana przeze mnie Artyleria rakietowa. I tu niewątpliwie także warto zauważyć, że Dwa te obszary, właśnie artylerii rakietowej i systemów przeciwlotniczych, no, były bardzo po macoszemu traktowane przez ostatnie lata przez państwa zachodnie, przez także oczywiście członków NATO. Natomiast, natomiast warto także zauważyć, że na Ukrainę nie dotarły, przynajmniej na razie, także niemieckie zestawy przeciwlotnicze. Gepard. I widać po tych przykładach, i po tych zresztą oskarżeniach, które wysuwają Ukraińcy pod adresem Berlina, że rządowik Olafa Scholza wcale nie zależy na takim, na takim mocnym wsparciu Ukrainy. Co więcej, widać tutaj grę na przeczekanie. I no niewątpliwie niewątpliwie także widać to po relacjach niemiecko-greckich wiemy że miała nastąpić taka wymiana Niemcy miały dostarczyć Grecji swoje BWP czyli bojowe wozy piechoty Marder natomiast Grecy mieliby przekazać kijowowi pojazdy BMP BMP1 które zresztą pierwotnie kiedyś służyły w armii byłego NRD Natomiast widać, że to wszystko dalej opóźni dostawę potrzebnego sprzętu na, na Ukrainę. Co więcej, warto także zauważyć, że Niemcy nie dostarczyły, nie dostarczyły Polsce czołgów Leopard 2 w zamian za te czołgi, za czołgi T-72, które Polska dostarczyła. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda, Polska dostarczyła ponad 240 czołgów T-72 na Ukrainę. Natomiast tutaj Polska nie otrzymała żadnego ekwiwalentu ze strony, ze strony Niemiec. Także widać tutaj bardzo. Wyraźnie tę politykę, tę politykę Niemiec wobec Ukrainy. Jest to najbogatszy kraj w Europie, który przecież udziela najniższej procentowo w porównaniu ze swoim PKB pomocy Ukrainie, i moim zdaniem nie ma tutaj żadnego przypadku. To, że kanclerz Olaf Scholz. Bardzo hucznie ogłosił dostarczenie nowoczesnego sprzętu, mówił o tym w Bundestagu. Natomiast realnie polityka realna pokazuje, że, że mamy do czynienia z niezwykłą powściągliwością. I myślę, że nie ma tutaj żadnego przypadku, podobnie jak w tym, że prezydent Francji Emmanuel Macron. Em, już rozmawiał ponad 100 godzin. Mówi o rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem, co zresztą ujawnił sam, sam Kreml, kiedy po raz kolejny powtarza, że Rosji nie należy upokarzać, że Władimir Putin musi wyjść z tej wojny z twarzą. No, to tak naprawdę sugeruje, że aby nastąpił rozejm czy pokój, no to Ukraina musiałaby oddać część swojego. Część swojego terytorium, i warto zastanowić się, skąd taka polityka Niemiec, skąd taka polityka Francji. W mojej, ocenie, w mojej ocenie tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o braki sprzętowe które, i braki uzbrojenia, które występują w Niemczech czy we Francji, ale przede wszystkim chodzi o wielką strategię, chodzi tutaj o wielką politykę. Liderzy, tak zwanej starej Europy, czy tak zwanej starej Unii tak naprawdę nie są zainteresowani w dominacji, zwłaszcza w dominacji w Europie, Wielkiej Brytanii i, i Stanów Zjednoczonych. Doskonale zdają sobie sprawę z tego zagrożenia dla swojej dominacji i swojej wizji Unii Europejskiej przez silne wpływy amerykańskie. I zdając sobie sprawę, że tworzenie się Takiego, takiej właściwie nowej osi euroatlantyckiej, w której Kilkanaście państw będą, jest przeciwnych zmianom traktatu o Unii Europejskiej. Widzimy zresztą, że Europa Środkowo-Wschodnia, no bez Węgier, ale także Skandynawia, ma tutaj zupełnie inny stosunek do Stanów Zjednoczonych niż, niż Francja i, i Niemcy. I tutaj mam na myśli przede wszystkim list 14 państw przeciwko zmianom traktatu. No to widzimy, że że w tej czternastce są państwa przede wszystkim no, antyrosyjskie, które, które również nie są zainteresowane tymi, można powiedzieć, planami Berlina i Paryża, które przecież dotyczą dominacji w Unii Europejskiej tych, tych dwóch potęg I, i chciałyby oczywiście także brać udział w tej wielkiej. Grze, w, tym, w tym, tej wielkiej grze geopolitycznej razem ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, tak aby Europa jako państwo, jako państwo federalne była jedno, no, miała jednolitą politykę bezpieczeństwa, jedną politykę zagraniczną. W związku z tym w mojej ocenie zarówno polityka kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona będzie nastawiona na to, aby opóźnić maksymalnie wejście Ukrainy do NATO czy do Unii Europejskiej, a mówiąc Wprost, aby Ukraina po prostu nie weszła do, do NATO ani do Unii Europejskiej, i w interesie zarówno Berlina, jak i Paryża, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie, naci, będzie naciskanie na to, aby doprowadzić do porozumienia rozejmowego czy pokojowego, i to wcale nie na warunkach ukraińskich, wcale nie, nie będzie tutaj tej ekspozycji, moim zdaniem ukraińskiej, racji, racji stanu, I, i warto mieć to. Oczywiście, na uwadze tym bardziej, że Niemcy grając na zwłokę, w mojej ocenie również liczą na mimo wszystko uruchomienie Nord Stream 2 w jakiejś przyszłości. To no, trudno teraz wyrokować kiedy, ale moim zdaniem nie po to wydatkowali ponad 10 miliardów, znaczy ten projekt nie, nie po to kosztował ponad 10 miliardów dolarów, aby, aby, aby nigdy nie został nigdy nie został uruchomiony. I warto oczywiście to mieć, to mieć na uwadze w kontekście znacznie szerszym, w kontekście także bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.